Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Szczerze wam powiem, że na tego gościa czekałem dość długo, ale fajnie, że się w końcu udało. To jeden z fajniejszych basistów, których znam i chyba najbardziej uśmiechnięty facet grający na basie, którego znam. Piotrek Urbanek. Cześć Piotrze. Cześć, bardzo miło, że fajnie, w końcu się udało. Udało się, to prawda. Zacząłem od uśmiechu, więc pamiętam, jak moi kumple kiedyś spotkali się z Nathanem Eastem i Nathan East powiedział coś takiego, co jest, uważam, bardzo ważne. Powiedział, że on wcale nie jest jakimś wirtuozem basu, tylko lubi ludzi, no i się uśmiecha i dlatego z wieloma gra. I pamiętam, że też jeden z moich kolegów, który z tobą grał dawno temu, powiedział, że z tobą lubi grać, bo ty jesteś fajny gość. Jak to jest? Bardzo mi miło, że takie recenzje dostaję. Wiesz, jakby to, co powiedział Nathan East, to jest kwintesencja w zasadzie tego, co ja uważam i nawet nie wiedziałem, że on tak mówi. Natomiast faktycznie coś takiego jest, że uśmiech załatwia wiele rzeczy. Jesteś w stanie po prostu dobrą energią skruszyć niejedną lodową, że tak powiem, górę. Stosuję tą zasadę w życiu ogólnie. Staram się zawsze na pozytywnie. Zawsze byłem takim właśnie jakby nie panaceum na całe zło, takim klejem, który wszystko scalał i starałem się te, no można nazwać to roboczo piorunochronem. Starałem się łagodzić konflikty, jeśli były w zespołach, a nie je podjudzać i robić zadymy, bo po prostu no, taką mam zasadę w życiu. Wydaje mi się, że to jest okej. Okay. Pewnie, że tak. A powiedz mi, samo granie na basie, samo bycie basistą w znanym zespole, znanym czy mniej znanym, powoduje, że chcesz dorównać kolegom, czy właśnie ten uśmiech powoduje to, że mniej zwraca się uwagę na to, kto jak gra, tylko żeby ta drużyna grała razem do jednej bramki? Znaczy nie, no jeśli chodzi o dorównanie do poziomu, no to wiadomo, że ja grałem z takimi gitarzystami jak Jacek Krzakleski i Darek Kozakiewicz. Miałem wrażenie, że po prostu jak gram z nimi, to gram z dwoma najlepszymi gitarzystami w tym kraju tak naprawdę. I te utwory, ich wersje początkowe, jak słuchałem, a potem tego, co my gramy na koncertach, to było bardziej może rockowe, metalowe nawet momentami brzmienie, ale uważałem, że to naprawdę dużo lepiej brzmi już współcześnie, nowocześnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do pytania, no wiesz, mówią, że co się nie dogra, to się dotańczy albo dowygląda. Ale nie, ja zawsze podchodziłem do tego bardzo poważnie i oczywiście nie jestem jakimś, jakby to powiedzieć, no, jestem po prostu basistą, nie jestem jakimś solowym instrumentalistą, który wiesz, wirtuozem, nazwijmy to. Ale to też wynika z tego, że ja zawsze poszukiwałem melodii w muzyce i czym dłużej żyję, tym bardziej dochodzę do przekonania, jeszcze bardziej, że bas to jest tak odpowiedzialny i bardzo znaczący instrument, który po prostu, jeszcze jak masz dwóch takich gitarzystów, tak, którzy wymiatają, no to musisz dać im po prostu podstawę, bazę, no nie? Jak ja bym jeszcze zaczął wypierdalać, za przeproszeniem, to się wytnie. Na tym basie, no to już byłaby masakra, nie? Jeszcze bębniarz, który fruwająca ryba, no ktoś to musiał trzymać, także wiesz, tutaj do każdego składu jakby inna recepta, tak? No, pytam ale, o to nie... Ale generalnie tak, no wiesz, chyba o to chodzi. A, i doszedłem do wniosku, że już na basie nie wypada mi w tym wieku tak dużo grać po prostu. Tym bardziej, że z czasem dorobiłem się bardzo dobrych instrumentów i one po prostu, jak uderzysz dźwięk, to ten dźwięk ma sustań i aż żal gasić. Wiesz, kiedyś się grało dużo, bo było słaby, miałeś instrument, musiałeś po prostu dużo grać, żeby zniwelować te braki. Mówisz o tym, że grasz mniej,
że nie wypada grać szybko, ale to bardzo dobrze, bo ja mam takie samo zdanie. Ja zresztą moje powiedzenie jest od lat, że najtrudniej w muzyce grać pauzy. A jeden z bardzo znanych basistów powiedział mi kiedyś, że żeby dobrze grać na basie, trzeba przede wszystkim trafić w raz i wiedzieć, kiedy stłumić strunę. Tak. I tak. To jest podstawa. To samo mówił Nalepa, że z którym Tadeusz, świętej pamięci, mój kochany mistrz i zastępczy ojciec, nawet był u mnie na weselu, wiesz, bardzo fajny człowiek. I on mówił właśnie to, że muzyka to też przerwy między dźwiękami. Mhm. Poza tym jeszcze miał takie drugie powiedzenie fajne, że nie musisz tak dużo grać na tej gitarce. On tak, wiesz, sarkazm. Nie graj za dużo, bo nie wiadomo, ile Bozia ci dała tych dźwięków. Możesz się wyprztykać za szybko i potem nie będziesz miał o czym grać. Święte słowa. Powiedz mi, jakby twoje początki. Chciałeś grać na basie, czy bas przez przypadek? Słuchaj, to było tak. Grałem na gitarze jakieś 5 lat, po czym się okazało, że Robert Chamberlain, perkusista z oddziału zamkniętego wtedy, którego zaprosiłem do współpracy z zespołem Aktyw w Tewie, graliśmy notabene w miejscu, w którym grał Perfect wcześniej próby. Mhm. Graliśmy tam próbki i on potem zadzwonił do mnie, zgodził się z nami współpracować z amatorskim zespołem bez basu. Graliśmy z dwie gitary, wokal i bębny. Paradoksalnie nie przeszkadzało. Aha. Nie przeszkadzał nam wtedy brak basu, bo jeszcze nikt nie wiedział o tym, że to jest tak potrzebny i ważny instrument. W każdym razie drugi gitarzysta miał dużo dołu ustawione i w podkładach, wiesz, niwelował ten brak dołu. Ja grałem wtedy na gitarze i śpiewaliśmy we dwóch. W każdym razie wracając do tematu, zaprosił mnie do grania na basie w jakimś chałturalnym zespole. Mhm. Były słabe czasy, wiesz, trzeba było zarabiać pieniądze. Nie jestem z bogatej rodziny, więc musiałem sam się tym zajmować wszystkim, żeby zarobić na rachunki na chlebek. No i dostałem propozycję grania w chałturalnym zespole na basie. Więc pożyczyłem od kolegi basisty Postępa z zespołu Stan Zvezda. Pożyczyłem bas i pojechałem na chałtury, graliśmy tam dłuższy czas, grając muzykę rozrywkową na żywo na zabawach. No takie były początki. No i jakoś tak przylgnął do mnie ten bas, bo się okazało, że rzeczywiście ten bas to jest, kurczę, tak ważny instrument, wiesz. Mhm. Wystarczy, że przestanę grać na przykład na koncercie i nagle dom jakoś nie ma fundamentów. Się tak robi pusto, wiesz, dom bez fundamentów, dokładnie. To prawda. To spowodowało, że jakoś zacząłeś ćwiczyć na basie? To spowodowało, że zacząłeś słuchać basistów? Czy podbudowało to twoje ego, że jestem ważny? Ja ci powiem, że nie. Ja w ogóle nigdy nie podchodzę do tego w ten sposób. Uważam, że każdy element w zespole jest ważny i każdy spełnia swoją funkcję. I te elementy są tak jak palce jednej ręki. No jeżeli masz je wszystkie zdrowe i fajne, to po prostu jest fajny band. A jak mówił Darek Kozakiewicz, tak dobry jest zespół jak jego perkusista, bo to serce zespołu. Mhm. No do tego dołączyłbym jeszcze bas, bo jednak słuchałem koncertu Macy Gray na przykład, który puścili kiedyś w telewizji i dopiero wtedy, kiedy weszła sekcja, już przez 2 minuty się produkował zespół, chórki, klawisze, gitary, mhm. wszystko. I tak mówię, co to za piosenka? Dopiero jak weszła sekcja, to się okazało, że o, to jest to, no właśnie. Także to jest ważna funkcja. Uświadomienie mi, jaki bas jest ważny. Pamiętam, że nastąpiło, jak był taki moment w moim życiu, kiedy grałem jazz. Walkingi, jakieś tam sprawy, wiesz, swingowe. I właśnie koledzy, którzy siedzieli w jazzie, powiedzieli, że to nie perkusista ma grać równo, tylko basista ma grać równo. Tak, basista. Bo basista daje cały rytm i puls, całemu zespołowi. Ja mówię, kurde, świat mi się odwrócił do góry nogami, nie? I nagle zacząłem jeszcze bardziej doceniać ten instrument. Czy ty ćwiczyłeś z metronomem, lubisz grać z metronomem, czy lubisz właśnie, jak ten feeling gdzieś tam w tobie to serducho no, daje? Feeling, wiem, jak to nazwać. Feeling jest wtedy, jeżeli grasz to wszystko jakby w realnym tajmie, także
człowiek, który ciebie słucha, po prostu jemu się chce tańczyć. To wtedy jest... Ale ja oczywiście... masz puls w sobie, lubisz się podporządkowywać jakiemuś pulsowi, czy słuchasz siebie? Nie, lubię grać z metronomem, z maszyną i w ogóle jest tak, że jak jest o co się oprzeć, że tak powiem, to bas może swingować, może wtedy lekko w tył zagrać z fajnym pulsem i tak dalej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że duża odpowiedzialność jest, jak basista gra nierówno, no to niestety sypie się wszystko i czasami, wiesz, bębniarz wylatuje z time'u, bo gra bez metronomu na koncercie, no i ważne jest to, żeby po prostu wejść na raz razem. Mhm. Mimo, że on na przykład przyspieszy przejście, to jesteś z nim i to właśnie orient trzeba mieć i szybki refleks, także myślę, że to o to chodzi. Wtedy kapela gra razem. To prawda. To też bym chciał się na chwilę cofnąć do początku lat 90., no bo to nie możemy pominąć tego tematu. Do dzisiaj przecież wielu z nas, muzyków i muzykantów, czeka, żeby Human się reaktywował, prawda? Wy wystrzeliliście w kosmos wtedy tą płytą R. To był 92, 93 rok chyba. Wy nie byliście z tej planety zespołem. Odbiła wam palma wtedy? Czy poczuliście, że złapaliście Pana Boga za nogi? My mieliśmy poczucie takie, że faktycznie dobrze gramy razem, ale pracowaliśmy na to, wiesz, siedząc w kanciapie 2 lata, po prostu łupiąc riffy grając razem, próbując złapać wspólny właśnie tak zwany flow. Ja zawsze bardzo skromnie podchodziłem do tego, co robię i z wielkim dystansem. Zawsze staram się na to wszystko spojrzeć z boku troszkę i nigdy mi nie od... Może trochę na początku perfektu, jak nagle ruszyłem w trasę, która trwała 22 lata, to na początku trochę mi odwaliło, myślę, ale w czasach Humana byłem jeszcze grzecznym chłopcem i wtedy po prostu, no praca, jeszcze raz praca. Kostek był bardzo dobrym przewodnikiem i on był jedynym muzykiem wykształconym, że tak powiem, dużo wiedzy nam przekazał. Czerpaliśmy pełnymi garściami z jego umiejętności i możliwości. To był piękny czas. No. Myślę, że nikt nie dorósł wtedy do takiej płyty, tym bardziej, że to wszystko po angielsku było. Po angielsku. Wiesz, muzyka była super. No. Wyprzedzaliście epokę, pamiętam. No to miło, że to mówisz. Ja nie chciałem używać aż tak ambitnych słów. W każdym razie myślę, że tam na pewno chłopakom też trochę sodówka uderzyła do głowy, ale wiesz, to była takie, co my tam żeśmy zagrali. No parę koncertów dosłownie, nie wiem, może ze 20 koncertów zagraliśmy. Ja pamiętam, jak też ze swoim zespołem grałem w Jarocinie w 1992 chyba drugim roku i przychodziliśmy, trzeba było się zarejestrować, że przyjeżdżał zespół i tam rozdzielali do szkoły jakieś coś tam, nie będę mówił nazwisk, ale przede mną stała wasza menadżerka. I wasza menadżerka załatwiała nocleg w Jarocinie, została przydzielona jakaś tam szkoła, na co wasza pani menadżer powiedziała: nie, proszę pana, mój zespół nie będzie spał w szkole, ja poproszę hotel, ja jestem z zespołu Human, nie? I my po sobie z kumplami, jak to, no kurde, do momentu, kiedy nie weszliście na scenę. Bo jak weszliście na scenę i zaczęliście grać koncert, to mówimy: o, to już wiadomo, kto wygrał Jarocin. Okej. Okay. To nam wtedy szczęki opadły. No bardzo mi miło, że tak mówisz, ale mieliśmy bardzo trudne zadanie, ponieważ występowaliśmy po zespole Acid Drinkers, który to jechał jeszcze na drugą sztukę tego dnia, więc jak my tam wyskoczyliśmy, to wszyscy nam... Wynocha, już nie będę się wyrażał, ale zagraliśmy parę dźwięków dosłownie i ludzie zamknęli się i usiedli i zaczęli słuchać, wiesz. Tak. Także wygraliśmy to. Pamiętam, że to było coś, co po prostu... Płyta płytą, wiadomo, ale tutaj zespół wyszedł na scenę i zagrał tak, że nogi nam się ugięły. Wszystkim, którzy graliśmy mniej więcej ten sam rodzaj muzyki, nie? Tylko trochę inaczej. No tak. I teraz na przykład...
grasz tak, jak grałeś, przechodzisz do perfektu, gdzie grasz pozornie 10 razy mniej. No ale wiesz, między humanem a perfektem to jeszcze dużo czasu upłynęło, dużo wody i dużo różnych miałem, że tak powiem, nauk pobieranych, powiedzmy, od Tadeusza Nalepy i tak dalej. Tylko no, ale w każdym razie do tego, chodzi, że taka przeskakujesz. Tak, że masz swoje umiejętności, masz aparat ustawiony odpowiednio, umiesz grać. I grasz w perfekcie. Dostajesz propozycję, jesteś basistą perfektu. Czy będąc basistą perfektu, sam ćwiczyłeś na gitarze mimo wszystko, żeby nie wypaść z rytmu, czy po prostu... Nie no, pytanie jest... Znaczy, ja rozumiem, że można mieć różne do tego podejście, ale ja mam takie podejście, że nie ma muzyka bez ćwiczenia i bez pracy nad sobą. Nawet w czasach, kiedy powiedzmy dużo się jeździło i tak nie musiałem nawet ćwiczyć, bo ćwiczyłem praktycznie, wiesz, dwa razy w tygodniu przynajmniej grałem koncert, to i tak to jest moja pasja, to jest to, że wychodzę i gram z zespołem, no to jest mój zawód, tak? Wychodzę tam i gram te piosenki, które trzeba, ale oprócz tego siedzę codziennie, wzmacniacz, gitara, komputer i dłubię swoje rzeczy, ćwiczę, rozwijam się, poznaję nowe rzeczy, studiuję nuty, coś robię, tak? Staram się po prostu iść do przodu i nigdy nie było tak, że osiadłem na laurach, że tak powiem. Po prostu zawsze miałem takie podejście, że zrobić coś trzeba. Jeżeli masz to zrobić, to zrób to przynajmniej na 150%, wiesz. I pamiętam, że mimo swojej już dobrej techniki, a zresztą a propos perfektu, to i Humana, to spotkaliśmy się kiedyś w Łęgu. Nagrywaliśmy tam program na żywca, graliśmy z zespołem Human i następnego dnia miał grać Perfect. I oni przyjechali podobno, potem z opowieści słyszałem od chłopaków, że przyjechali i przywieźli graty na następny dzień i zobaczyli naszą próbę i powiedzieli tak, o kurde, no to już możemy umierać. Tak powiedzieli podobno, wiesz, że w sensie, że jest jakiś zespół, który po prostu jakby może kontynuować ten poziom, powiedzmy, no nie? W tym sensie takie pewnie mieli spostrzeżenie. No w każdym razie dzięki temu myślę, też jakby oni wiedzieli, kto zacz, w związku z tym mnie zaprosili do współpracy. Jesteś freakiem sprzętu? Zbierasz? Szukasz instrumentów, wzmacniaczy, efektów, czy...? Jestem, tak? Jestem. Aczkolwiek no w tej chwili to już mniej, dlatego że wiadomo, że ten... Ale cały czas jeździłem po świecie i szukałem, dostałem... Jest taki sklep w Chicago, second hand, w którym dostałem... pseudonim Engineer of Bass, ponieważ siadałem, po prostu brałem instrument, włączałem i grałem jeden dźwięk. I czekałeś. Słuchałem, przesłuchiwałem instrumenty. Oni tak, o Jezu, znowu ten Urban przyjechał, kurde, idziemy na papieroska, a ja tam bum, wiesz. Nie, bo instrumentaliści przychodzą do sklepu, włączają i napierdzielają, wiesz, popisują się i tak dalej. A ja szukałem instrumentu do kupienia właśnie, więc wiesz, ta gitara jasna, którą mam, Precision 78, jest właśnie z tego sklepu i tam z Darkiem Kozakiewiczem kiedyś weszliśmy i to już było na zasadzie takiej, że powiedziałem, panowie, tym razem wam nie będę po prostu buczał po uszach, tylko mam pieniądze, chcę kupić porządny instrument. Wskażcie mi po prostu 2-3 instrumenty, które są sensowne. I tym razem zdałem się na ich, że tak powiem, wiedzę i nie żałuję, bo po prostu to jest basetla, która ma najprostszy, najpiękniejszy gryf na świecie. No tak, sam Darek powiedział, że tak prostej szyjki nie widział w żadnym basie jeszcze. O tej gitarze na pewno będziemy mówić, bo w kolejnych odcinkach będziemy omawiać twoje gitary. Zresztą to są przepiękne instrumenty. A powiedz mi, jak ćwiczysz,
albo słuchasz nowej muzyki, wsłuchujesz się w linię basu i potem próbujesz ją przełożyć na gryf? Czy jak słuchasz muzyki i jak potem ćwiczysz do tej muzyki na gitarze? Ja w ogóle mam coś takiego, że lubię grać z muzyką, której nie znam. Mhm. Leci muzyka i biorę bas i na przykład często siedzę w domu i tam leci jakiś film albo coś i jest muzyka. Oglądam ten film, ale mam podłączony bas i po prostu gram z tym. I to jest świetnie rozwijające. Oczywiście czasem się zdarza tak, że materiał jest nagrany w innym stroju. Mhm. Więc wtedy już jest po ptokach, ale jeżeli jest normalnym, no to generalnie to mam coś takiego właśnie, że lubię wyzwania i lubię grać z tym, z tym co, czego jeszcze nie słyszałem i mierzyć się z tym, tak? I słucham tej harmonii, widzę te dźwięki, jak zamknę oczy i po prostu je gram. Patrzyłem też, przyglądałem się temu, jak rozgrywałeś się przed dzisiejszym naszym programem i zauważyłem, że nie atakowałeś mocno strun, tylko miałeś, jak to powiedzieć, satysfakcję z tego, żeby grać mezzoforte. Soft touch. Mezzoforte. Lubisz właśnie nie atakować mocno strun, tylko tak wsłuchiwać się w ten sustain basowy? Tak. To też z czasem pojąłem, że jest tak, jeżeli uderzysz mocno dźwięk, to on od razu z automatu wyżej stroi. I czasami to słychać na koncercie. Mhm. Jeżeli basista się nie słyszy i zaczyna napierdzielać w bas, to przestaje to po prostu grać ładnie. Musisz, z czasem doszedłem do tego, że powinieneś mieć ustawiony głośno bas na wzmacniaczu i grać in the middle, że tak powiem. Czyli tak mniej więcej z dynamiką od 1 do 10, 5. I wtedy to najlepiej brzmi, po prostu. Jeśli masz dobry instrument, no to on oddaje wtedy to. I jeszcze jedna rzecz, że jak grasz z taką dynamiką, że nie napierdzielasz od 8 do 10, tylko około 5, powiedzmy, to można więcej rzeczy zagrać. Aha. Ćwiczysz technikę? No ćwiczę. Sam dla siebie? I co, gamy ćwiczysz? Czy masz jakieś swoje ulubione patenty? Różne rzeczy, wszystko po kolei, wiesz, gamy oczywiście, skalę to jest podstawa, no jakby jestem uczniem Pastoriusa, można powiedzieć, i jest dla mnie niedoścignionym wzorem. Nauczyłem się też sporo z jego lekcji, którą sobie kupiłem kiedyś w Stanach i te wszystkie ćwiczenia, które on poleca, staram się, oczywiście nie wszystkie takie, bo na przykład, nie wiem, jazz, lubię słuchać jazzu, ale nie umiem go grać i wydaje mi się, że ostatnio byłem na koncercie jazzowym kolegi, już nie wspomnę w tej chwili nazwiska, ale doszedłem do wniosku, że z jazzem jest tak, że słuchasz tego, słuchasz i jak oni w końcu trafią ten dźwięk, to wszyscy wow! A mnie bardziej melodia interesuje, niż poszukiwanie, jakieś formalne eksperymenty i tak dalej. A jazz jednak się sprowadza do tego, że to są wszystko jednak odejście od tej głównej melodii, jej jakby modyfikacje, kombinacje i tak dalej. Miałem nie tak dawno okazję oglądać ciebie z twoim nowym zespołem w Warszawie na koncercie i powiem ci, że tam dużą rolę grają pauzy w tej muzyce. I wracamy do tego właśnie, tak. Że to też muzyka. Jak ty komponujesz, to co ma być najważniejsze? Bo wiadomo, że melodia, tak? Ale jak ważna melodia jest z tą taką, z graniem pauzami dla ciebie, sekcyjnym graniem? To znaczy tak, jeśli chodzi o ten zespół, no to spędziliśmy tam ponad rok przygotowując ten materiał, zespół Sugar Daddies. Zaprosił mnie do niego Adaś Nowakowski. Powiedział, akurat to było w momencie, kiedy miałem ten problem z ręką. Mhm. Nie mogłem grać w ogóle i on do mnie zadzwonił na wiosnę. Mówię, stary, no na razie, że mam taki półamatorski projekt, może byś z nami pograł. A mówię, z wielką przyjemnością, ale w tej chwili nie mogę. No, leczę ten bark i tak dalej. Wyobraź sobie, że pół roku na mnie czekali. I wiesz, i dołączyłem w końcu. I przerobiłem im ten materiał po prostu właśnie pod kątem takim, żeby było więcej pauz, żeby było więcej przestrzeni powietrza między dźwiękami. Zresztą
oni jak zobaczyli, że się wpierdzielam w tą muzę, powiedzieli tak, okej, dobra Urban, dajemy ci wolną rękę, rób z tym co chcesz, bo widzimy, że to przynosi efekty i faktycznie każdy numer po kolei przerobiliśmy od początku do końca, poprzerabialiśmy, powypierdzielałem części, które były bez sensu, dołożyłem też dużo od siebie melodyjek i różnych tam akordowych sytuacji na basie. W każdym razie, wracając do pytania, pytanie było o te pauzy, tak? O te przerwy. Uwagę, bo ty jesteś melodykiem, lubisz melodię, lubisz sustań w gitarze, tak? Z drugiej strony jesteś basistą, który piekielnie gra rytmicznie, sekcyjnie, więc te pauzy odgrywają duże znaczenie. Więc jak to ważysz? To jest tak, że też jest taka sytuacja, gitarzysta gra tak jak gra. On gra na przykład, nie gra pełnymi akordami, czasami gra po prostu jakimiś takimi półakordami, czyli tam power chords, jak to się mówi, i zostawia dużo miejsca dla basu, więc ja wtedy gram decymami na przykład, wiesz, i daję jeszcze melodię z basu w górze i w dole, nie? Tak jakoś żeśmy to wszystko powymyślali, że to chyba w miarę fajnie jest zaaranżowane wszystko i jakoś... Pewnie, że tak. A jak grasz decymami, no to grasz jazz, no. Nie, nie chcę, musiałbym zepsuć tam to brzmienie i dołożyć jeszcze jeden dźwięk do tej decymy, wtedy byłby jazz. A ta oktawa pojawia się na końcu. Powiedz mi, jak byś nagrywał swoją solową płytę? Myślisz w ogóle o swojej muzie? Już siedzę nad projektem i od wielu lat już jakby przemyśliwuję to. Napisałem teksty, muzykę, śpiewam, gram na gitarze, na basie, na wszystkim. Także... To teraz powiedz mi, co jest najważniejsze w twojej muzyce solowej? Rytm, melodia czy harmonia? Wszystko naraz. Taka jest prawda. Od czego się zaczyna piosenka w takim razie? Od melodii czy od rytmu? Też bardzo różnie, ale generalnie, no wiesz, to tak jak... ciężko to powiedzieć. No każdy utwór ma inną historię, więc nie mogę generalizować w tej materii. Po prostu to jest tak, że czasami wpada ci zajebisty bas i do tego na tym basie robisz cały numer. Albo groove jakiś, powiedzmy... A czasami jest tak, że masz tekst i do tego tekstu po prostu robisz muzykę, więc to różnie bywa. Super, że to mówisz, bo parę razy też właśnie zauważyłem, jak ktoś z kimś rozmawia, jak powstają pana piosenki. No różnie powstają właśnie, nie ma reguły. Jedziesz samochodem i nagle wpadnie ci melodia, to bierzesz telefon, nagrywasz tę melodię na dyktafon, tak. A potem do niej wracasz i robisz do niej rytm. Albo odwrotnie, usłyszysz gdzieś, że jakiś rytm się pojawił, fajny, zapamiętujesz i potem do tego dorabiasz dźwięki. Ta twoja płyta będzie stylistycznie zróżnicowana, czy ona się będzie mimo wszystko trzymała jakiegoś takiego funkującego? Ja oscyluję między rockiem, bluesem, funkiem, folkiem, nie wiem, co jeszcze, lekko jazzujące, bo tam akordy czasami... staram się nie przejazzować tego, żeby po prostu dało się tego słuchać i żeby to było, wiesz, melodyjne. Zawsze poszukuję melodii w muzyce, jak wiesz, i po prostu... No, stylistyka wynika z tego, czym nasiąknąłeś, tak? Wszystkiego słucham. A propos nasiąkania, jeszcze chciałbym na koniec poruszyć ten temat, bo dla mnie jest bardzo ważny. Wspomniałeś o nieodżałowanym Tadeuszu Nalepie i jesteśmy z tego pokolenia, które szanuje starszych muzyków, tak? Z tym coraz młodszym pokoleniem różnie to bywa w dobie internetu i w wszechobecnej, nie wiem jak to nazwać, gwiazdorki, amatorki. Jak to było u ciebie z szanowaniem starszych, z wzorowaniem się na starszych, ze słuchaniem starszych, z radami przyjmowania starszych? Okej, to mogę ci powiedzieć jedną rzecz. Ja od młodego, od kiedy pamiętam, jeździłem na kolonie, na przykład to nie zadawałem się z moimi rówieśnikami, tylko... z kadrą. Potem lądowałem u nich na imprezie i obsługiwałem ZK-120, puszczałem muzykę. Byłem zawsze takim człowiekiem, który wolał ze starszymi gadać,
bo miałem już o czym pogadać, wiesz, a z małolatami to no, nie za bardzo, siano w głowie i tyle, nie? I jakoś mi to zostało, wyobraź sobie, tu z nalepą grałem, też starszy facet, panowie, z Perfektu, to też no tam półkę czy półtorej jakby starsi. I bardzo szanuję ludzi ogólnie, a szczególnie mądrych, starszych i tak dalej. I wydaje mi się, że na tym opierało się kiedyś wychowanie. Chciałbym, żeby ludzie się szanowali i ja staram się po prostu szanować ludzi. Nawet idę, nie wiem, sprząta pani, wiesz, tam moja żona prowadzi zajęcia, pani sprząta salę, której ona prowadzi. Ja jej mówię do niej, wie pani, no, szacuneczek wielki i tak dalej, dziękujemy bardzo, że pani to dla nas robi i tak dalej, wiesz. Sam jestem synem sprzątaczki, której pomagałem w przychodni sprzątać i wiem, co to znaczy ciężka praca, wiesz, musiałem zarabiać od młodości. Mam dużo szacunku w ogóle do pracy, do ludzi i tyle. Ja tak sobie to przekładam na to, jak to było kiedyś, jak to było teraz. Nie mówię, że jest lepiej czy gorzej, absolutnie. Tylko pamiętam, i to też jakby uświadomiłem sobie to, będąc ostatnio w jednym ze studiów nagrań, gdzie wszedł zespół i kompletnie nieprzygotowany do nagrania i w ogóle się niczym nie przejmują, no są w studio i próbują, tak? Za moich czasów, to jak się szło do studia nagrań, to się było przygotowanym na 150%. Po to, żeby nie marnować czasu chociażby realizatorowi dźwięku. No, tylko się wchodziło, odgrywało, grało. 4 wersje, 5 wersji, potem się wybierało. Jak pomyślę o tym, że Alibabki przychodziły do studia i od pierwszego take'u śpiewały piosenki na 6 głosów, bo były przygotowane do wejścia na studio, no do studia, właśnie, no to się trochę jakby... Rozmazało. To jest troszkę takie okazywanie sobie szacunku, tak? No tak? Też. Bo na zasadzie takie, jak się spotkaliśmy dzisiaj, zauważyłeś, że byłem przed tobą jeszcze, byłem na czas. I powiedziałem, że punktualność jest grzecznością królów. Tak. I rzeczywiście tak jest. Tak samo z przygotowaniem do studia. No wiesz, jak my z Humanem nagrywaliśmy, to nie było komputerów. Trzeba było po prostu wszystko wgrać na praktycznie 1:1, tak? 2 lata pracy. To nie było tak, że po prostu to samo z siebie wyszło. No wiesz, te aranże były skomplikowane, było tam wszystko wyliczone, dużo było komplikacji i tak dalej, ale żeśmy to ogarniali, wiesz. I wydaje mi się, że chociażby, już nie mówiąc o szacunku, no ale też pieniądze, wiesz, no zespół tak. Powinien wejść do studia, podłączyć, rozgrzać gitarki, chwilę pograć, włączyć rekord i nagrać, wiesz. I wtedy po prostu jest to przyjemnie i tanio, tak? To jest to samo z koncertami. No, jak ja też bywam na różnych przeglądach i widzę, jak zespół wchodzi na scenę i na przykład zaczyna grać i jest nie stroi, albo może coś być nierówno, to no słucham do końca, tak, ale już jest gruba kreska, tak? Bo to no tak jak kiedyś powiedział Ptaszyn Wróblewski, jak chcesz wejść na scenę i komuś coś przekazać, to bądź przygotowany, bo to jest scena. No wchodzisz raczej. I masz zabłysnąć. Tak, nie tak. Masz czasu na próbowanie już na scenie. To już za późno, już poleciało. A pierwsze wrażenie się liczy, koniec, kropka. To, że potem zejdziesz ze sceny i powiesz, tego nie słyszałem, nikogo nie będzie interesowało. To już było. To tak jak zespół Perfect, podobno jeszcze nie grałem wtedy w latach, nie wiem, 90. czy jakoś tak, byli w CBGB i grali i chcieli i po prostu zagrali po kawałku numeru, żeby sprawdzić, myśleli, że to jest soundcheck, nie? Zagrali po kawałku numeru i mówią, no dobra, to możemy grać. A oni, dobra, dziękujemy, to już następny zespół, wiesz. Także, wiesz. Najszybszy koncert świata. Najszybszy koncert świata. Piotrek Urbanek, bardzo uśmiechnięty facet, miły człowiek, basista. Za tydzień wracamy i pogadamy o instrumentach, bo naprawdę cacka przywiózł eleganckie. Zostańcie z nami, trzymajcie się i do zobaczenia. Bye, bye. Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories, w kolejnej części rozmowy z Piotrkiem Urbankiem, fajnym basistą, uśmiechniętym, miłym człowiekiem. Piotrek, teraz pogadamy o twoich fajnych gitarach. Instrumentach, tak. Bo to są, no, dzieła sztuki. Można tak, nie było. Można tak powiedzieć. Bardzo dziękuję za taką dobrą rekomendację.
dzieło sztuki waży 7,5 kilo. Nabyłem tą gitarę w Chicago, w second hand store, moim ulubionym zresztą, gdzie dostałem, już mówiłem o tym, że dostałem pseudonim Engineer of Bass. Tym razem poszedłem do sklepu z Darkiem Kozakiewiczem, żeby szybciej to zrobić. No i poprosiłem gościa, czy mógłby mi wskazać dwa instrumenty konkretne, które będą, no że jestem czynnym muzykiem ze wschodniej Europy i tak dalej, że po prostu potrzebuję dobrego, fajnego, starego Fendera kupić. No i wskazał mi dwie gitary i z tego wybraliśmy tą właśnie. No, piękny instrument, aczkolwiek on tam miał, wiesz, różne rzeczy, tam hipshot zamontowany, no nie, to wywaliłem od razu, bo hipshot fajny jest, bo szybko możesz zmienić strój gitary, tylko co z tego, że zmieniasz jedną strunę, reszta ci się podwyższa, jedną obniżasz, tak. reszta ci się podwyższa, więc to w ogóle jest bez sensu, to lepiej jest po prostu zrobić szybki ruch automatycznie, ale i tak musisz dostroić resztę strun, jak jedną strunę przestroisz. Także to już wracając, oczywiście klucze Witwa mi nowe założył, bo te już się rozsypały. Zmienił mi progi w końcu też już były troszeczkę niskie i tak dalej. No i co? Ja nie jestem kolekcjonerem gitar. Dla mnie nie jest ważne, czy ta gitara ma oryginalny mostek albo oryginalne klucze, które się nie nadają do niczego, bo po prostu przeskakuje, co ten nie jesteś w stanie dostroić. Ja potrzebowałem instrumentu do grania i w związku z tym wydaje mi się, że w tej chwili ta gitara po prostu gra znakomicie. Pamiętam, że jak zmienił te progi, to był czas tak z pół roku, że no, nie mogłem poznać instrumentu, ale wiesz, to się musi rozegrać, to się musi osadzić wszystko na spokojnie i ten. Czego szukałeś w brzmieniu? Czym miała się charakteryzować gitara do grania? Ja już miałem jazz bassa. Potrzebowałem taką gitarę, która by dawała inne brzmienie troszkę i akurat trafił się Precision, no i wziąłem, bo to dobry instrument, a Precision ma swoje specyficzne brzmienie, wiesz, taki nosowy bardziej dźwięk i tak dalej. Jazz bass jest takim instrumentem uniwersalnym, a precyzyna miałem do specjalnych poruszeń, do takich utworów jak Idź Precz na przykład, albo właśnie Droga bez łez, to utwór, który nagrywałem właśnie na tym instrumencie. On ma specyficzne brzmienie, wiesz, wolę jazz bassa, bo na jazz bassie masz wszystko, masz dwie gałki, możesz regulować nimi i w zależności od tego, jakie brzmienie jest ci potrzebne, masz to wszystko jakby tu na pokładzie. W tym instrumencie masz tylko gałkę głośności i gałkę barwy, no, możesz ewentualnie zdjąć dół albo zdjąć górę i środek, albo go dołożyć, nic więcej. Prawda? Możesz zrobić zupełnie jasne. Ja to zwykle tak zdejmuję górkę, bo nie lubię, jak bardzo bas strzela. W każdym razie to jest instrument, który po prostu uderzam akord i idę sobie na piwo, wracam, wypalę jeszcze papieroska, on dalej brzmi, więc... Pytam o to nie bez przyczyny, bo ja bym się zachował dokładnie tak samo, wchodząc do sklepu i szukał dobrej gitary, szukałbym starego Fendera. Ale przecież jest tyle innych gitar dookoła. Teraz jest tak technika poszła do przodu, że bierzesz gitarkę, wkładasz tam 5 bateryjek 9-woltowych i gra ci z wszystkimi brzmieniami świata, nie? 5 bateryjek, już co, rany, ale koszta, daj spokój. Ale widzisz myślenie, nie? Szukasz dobrej gitary, stary Fender. Co takiego jest w tych starych już Fenderach? No. Moim zdaniem to tajemnica jest w tym, że raz, że konstrukcja tych gitar jest po prostu, no nie powiem, że perfekcyjna, bo im dużo brakuje, wiesz, szczególnie te gitary z lat 70. One wcale nie są idealne, wiesz, są, ten akurat bardzo, bardzo ładnie jest tutaj spasowane wszystko ten, ale zdarzało mi się znaleźć instrumenty z tego okresu, które po prostu, no wiesz, ten gryf tam odstawał od deski, wiesz, z pół milimetr albo więcej.
i nie są zbyt doskonałe, ale co jest ważne w tych gitarach? To, że ona waży 7,5 kg. Dlaczego? Bo to jest jesion. Mhm. Jesion bagienny podobno, który kupili, nie wiem czy to jest prawda czy nie, ja znam taką historię, może się mylę, jeśli ktoś wie lepiej, to niech mnie poprawi. Ja znam historię, że kupili od ruskich Amerykanie do 200-letnie drewno wysezonowane właśnie z jesionu bagiennego i z tego robili po prostu tą serię gitar mhm. z lat 70. I one dlatego są tak ciężkie, dlatego tak brzmią, bo to rezonuje z deski, wiesz, to uderzasz po prostu samo jakby z drewna, tu żaden wzmacniacz nie jest mhm. potrzebny. Słyszysz, jak sobie przyłożysz ucho do tego, no to po prostu jest sustań, brzmienie i alikwoty i wszystko. No. I to się to wszystko przekłada na scenę. I to jest ta różnica, no wiesz, może to jest ta tajemnica, być może. No. A powiedz mi, jak ta gitara się zachowuje, jak na przykład nie grasz na niej przez pół roku? Zdarzało się tak, że nie dotykałeś instrumentu z pół roku? Słuchaj, ja mam takie instrumenty, że przyjeżdżają z Londynu, my przylecieliśmy samolotem, przyjeżdżają instrumenty za dwa dni, wyciągam z case'u i ona stroi po prostu, mhm. to nie, wiesz, oczywiście wiadomo, że temperatura jak się zmieni, to ten, ale po prostu to jest coś takiego, że no nie wiem, można na to liczyć. Można na nią liczyć, że nie rozstroi się, nie główka się nie zwichruje, aha. wiesz. Właśnie tym się różni stary instrument od nowego, że tam właściwie to, co miało się już zdarzyć, to już się to zdarzyło. Się jak się miała wykręcić główka, to się wykręciła. Jeżeli instrument do tej pory przetrwał i funkcjonuje, to znaczy, że po prostu jest dobrze zrobiony, no i z dobrego materiału. Teraz używają różnych tam tak. drewien i Fender robi z olchy i tak dalej. No, oczywiście fajnie, bo ja już z czasem doceniłem to, te lżejsze gitary, będę zaraz o tym mówił właśnie o innym instrumencie. Te są właśnie ciężkie i po prostu mają moim zdaniem to brzmienie z tego powodu. To jest który rok Fendera? 78. Ten. 78. Pokaż jak to brzmi. Proszę. Nie, jak to brzmi. Ładnie. O. Dobra, idziemy na piwo. No tak, i to ten sustain może jeszcze... No właśnie, nie będę was epatował. W każdym razie to jest gitara, na której najbardziej lubię grać, mimo że ona ma takie kopyto i tak mhm. dalej, to właśnie fajnie jest na niej grać delikatnie, bo ona tyle oddaje tego dźwięku, że wiesz, jak zagram kciukiem, nogawki furkoczą, fajnie i słychać. Furkocze, fajnie. Zaczęliśmy z wysokiego C. No dobra, jedziemy dalej. Jeszcze parę perek przed nami. Pokaż, co masz dalej. Dobra. To jest ciekawy instrument. Muszę ci powiedzieć, że jak się rozgrywałeś na tym instrumencie, to się zacząłem zastanawiać, co ty masz za progi, że takie ładne glissando wygrywa, że nie słychać zmiany progów. Słuchaj, to jest gitarka. To jest tajemnica. To jest gitarka, jak widać, widać progi, ale to są sztuczne progi. To jest fretless. To był Music Man, aha. standardowy, który kupiłem w latach 90., on jest z lat 80. Bardzo świetna gitara, na której grałem z Tadeuszem Nalepą. Z tym, że z gryfem progowym. Mhm. No i po jakimś czasie, jak dogadałem się z Witwą, że chcę mieć fretlessa,
dorobił mi do tego gryf. No i taka gitarka, której też używałem na płytach Perfektu, jak grałem części na fretlessie. I oczywiście również ciężar gatunkowy, wiadomo, że ciężka gitara, brzmi super, też śpiewający instrument. Lubię po prostu długie dźwięki grać na basie, wiesz. Lubisz grać na fretlessie? No, fretless jest... jeszcze parasz się trochę kontrabasówką, nie? No gram na kontrabasie też, ale wiesz, nie przyjęli mnie do szkoły muzycznej, bo byłem na kontrabas, aplikowałem, ale powiedzieli, że jestem za stary i mam za małe ręce, więc musiałem sobie taki kontrabas sprawić, który raz, że w transporcie jest fajny. No to jest taki trochę kontrabas, no tak. Prawda? No bo masz tutaj bezprogowo. Mam takiego sticka NXT, czyli Steinbergera, córka, spółka, czy tam jak to nazwać. W każdym razie przepiękny instrument pięciostrunowy. No już nie woziłem go, nie miałem po prostu... Następnym razem. Nie miałem miejsca w samochodzie, już mi się nie chciało zmieścić, przepraszam. Czyli kontrabas ma pięć strun. Kontrabas ma pięć strun, z tą niską. Wiesz, następnym niską, razem o nim pogadamy. Powiedz mi, co jest takiego w fretlessie? Bo ja tak samo mam słabość do fretlessa. Czy pewnie dlatego, że... No fretless jest do takiego grania delikatnego, do melodyjek, do, wiesz, do glissant i do pamiętasz, wszystkich kiedyś, rzeczy. Dawno temu, no teraz to się zmienia struny regularnie. No tego regularnie, na przykład nie zrobisz na normalnym basie, wiesz. No nie. Ale tutaj też są inne struny, tu jest takie bardziej nosowe brzmienie. Nie, no tu są specjalnie założone, właśnie nienawidzę we fretlessach, jak mam założone struny zwykłe, to wiesz, te wszystkie rzeczy, to po prostu trzeszczy, a nie gra. Aha. Dlatego szlify. Szlify powodują to, że ten dźwięk jest bardziej plastyczny i nie słychać tego szeleszczenia, tylko bardziej słychać konkretne dźwięki. No i też trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie się palce stawia na gryfie, nie? Tutaj, no wiesz, to już nie ma przebacz. Ja tutaj mam te znaczniki, ale generalnie, no to wiesz, no, trzeba, no nie wiem, jakoś chyba poznać tą architekturę gryfu i po prostu wiedzieć, gdzie co zagrać. Ale fretless to jest fajny instrument, bo jak na przykład masz zagrać z kimś, kto inaczej stroi, to automatycznie jesteś z nim, no nie, wiesz. Ja pamiętam, że kiedyś grałem taki koncert z zespołem, miałem jeden utwór do zagrania na fretlessie i grałem właśnie melodię na początku. Aha. I był moment między utworami, że zmieniałem basówkę i odstawiłem basówkę progrową, założyłem basówkę bezprogową i nagle światło zgasło. Aha. I ja musiałem zacząć ten utwór, a na scenie czarno. Aha. Więc jedyna rzecz, żeby trafić w tonację, to było dojechać glissandem do odpowiedniego dźwięku. No tak, no tak. Bo nie miałem żadnych wskaźników, nie miałem nic po prostu. Spociłem się w sekundę. No to współczuję, to rzeczywiście najpiękniejsza jest szkoła w ogóle przetrwania. Wymieniałeś coś w tej gitarze, czy to jest oryginalny Music Man? Jest modyfikacja jedna wstawiona przez Witwę, przełącznik na dwa pick-upy, czyli jak to się mówi, humbucker. Tak? Tu jest humbucker, mocniejszy sound i bardziej taki środek ma, a tu jest delikatniejszy do takich bardziej
To jest jedyna modyfikacja. Tak, poza tym wszystko jest po staremu. Tutaj wszystko się zgadza w tej gitarze. Pewnie, że tak. Jeszcze ma piękną rzecz, bo ma te tłumiki takie, wiesz. Możesz ustawić w ogóle kontrabasowe brzmienie, skrócić ten sound, aż żal skracać. Także rzadko tego używam. No fretless w sumie służy do takiego grania długim, pełnym dźwiękiem melodyjek, no nie? Właśnie, żeby dostroić, nie? Ładnie. Trzeba dużo ćwiczyć, żeby dobrze stroić. Zastanawiałem się, czego brakowało tamtym gitarom. Już wiem, masy perłowej. Pijesz do tej gitarki? Tak, co to jest? I skąd się wziął Ibanez nagle? To jest gitara, którą nabyłem w Austrii, w Lusztenau, miejscowości austriackiej, gdzie mieszka moja szwagierka i mają piękny sklep muzyczny z wieloma super gitarami. Mhm. Naprawdę mają tam takie możliwości i takie... W porównaniu z... Znaczy, u nas też jest dużo gitar, wiesz, ale tam nie ma tłoku przynajmniej. Mogłem sobie pójść i każdą gitarę sprawdzić, miła obsługa i tak dalej. Nie mówię, że u nas jest niemiła. Absolutnie, nie o to chodzi, tylko że po prostu nie było tłoku, nikt nie grał, więc mogłem sobie spokojnie osłuchać i miałem kilka gitar na oku, które między innymi też fretlessa Fendera, ale w końcu zdecydowałem się na tą wyścigówkę, ponieważ to jest gitara, która ma dwie oktawy, cienki, bardzo wygodny gryf. Też nie waży może za mało, ani za dużo. Waży trochę mniej niż te moje Fendery. Dlatego lubię na niej ćwiczyć i jest bardzo wygodna w graniu. Może soundu nie ma takiego super jak Fendery, ale bardzo wygodnie mi się na niej grało i ostatnie koncerty z Perfektem to w ogóle grałem na tej gitarze już. Można na niej polegać, ma też dużo możliwości, bo ma aktywny i pasywny układ. Ja osobiście nie lubię aktywnych układów, wolę pasywne. Idą pełnym pasmem, po prostu tak jak ma być i tyle. No, to co masz ukręcone na piecu, też staram się zawsze kręcić tak bas, żeby było słychać tonację. Są basiści, którzy używają equalizera i wycinają wszystko w uśmiech albo tam niektóre frekwencje, ale potem słuchasz takiego basmena na koncercie i gra, nagle nie gra. Tak. Potem znowu gra. Mówisz, co jest grane? A on po prostu ma tak i jak... Te dźwięki gdzieś uciekają, wiesz. Także staram się zawsze kręcić to wszystko w miarę liniowo, żeby po prostu było słychać tonację. I jeszcze jedna rzecz, którą nauczyłem się przez lata od mojego akustyka Jerzego Oliwy, że nie możesz na wzmacniaczu basowym dać za dużo dołu, u siebie, żeby mieć u siebie komfort, bo on potem muli ten bas strasznie i nie może nic z tym zrobić. No, musi tam wycinać, korygować i tak dalej. Także im bardziej taki prosty, liniowy sound idzie do niego, to on może sobie dostosować na paczkach do warunków sali ten bas. Także... Czego szukałeś w tej gitarze, kupując ją? Albo co ci... Dwie oktawy, to powiedziałeś... Nie, chodzi o to, że... W tamtych gitarach jest gdzieś dotąd mniej więcej, prawda? Więc tutaj mam więcej możliwości właśnie grania melodyjek i akordowych rzeczy, powiedzmy. Jeśli się przyglądam i byś zakrył mi główkę,
to bym się zastanawiał, czy to nie jest alembik. Alembik to jest moje marzenie w ogóle, ale niestety nie trafiłem nigdy. Ale to jest tego typu gitara, prawda? Właśnie. Tak. Też mi przypomniała, nawet z kształtu troszkę. I te potencjometry takie, tego, wiesz, alembika, tutaj wszystko. Tak. Który Karaku miał, wiesz, tak mi przypomina. On też miał taki brązowy i zresztą świetny basista. Co w niej jest takiego, że wspomniałeś o niej, że bierzesz ją po prostu i jak sobie grasz w domu, to właśnie na tej gitarze? To, że ma gryf taki przyjazny? Tak. To, że ona jest tak ustawiona, wiesz, nie... blisko są te dźwięki. Ja mam małe, krótkie palce, więc do akordowych rzeczy po prostu jest świetna, no nie? I więcej można sobie pozwolić, jakby, wiesz, masz większy zasięg. No co będę mówił? No wygodna jest. To jest taka trochę wyścigówka, no nie? Nawet kiedyś... Jakby ktoś się zastanawiał, czy można na basie zagrać Chopina, odpowiedź brzmi: można. Słuchajcie, to była historia. O rany. W 2005 roku jechaliśmy na Expo do Japonii grać Chopina. Na rockowo, wiesz, z bandem i w ogóle z wielkim składem, z różnymi innymi wykonawcami. Już nie będę wspominał z kim, ale Urbaniakowa i wszyscy wielcy... Napiórkowski, wiesz, no, dużo znakomitych ludzi grało i ten numer, który zagrałem, czyli Preludium C-moll, w sumie w basie jest dosyć banalny, prawda? Ale ja jestem ambitnym człowiekiem, jak pytałeś o to, jak podchodzę do sprawy, ja tak podchodzę. Kupiłem nuty, rozwaliłem każdy głos, rozpisałem sobie, bo ślepota jestem, to po prostu nie widzę dobrze tych nutek, ale każdy rozczytałem, zapisałem dźwiękowo. Potem wziąłem forteklap elektryczny, podłączyłem do swojej ośmioślada i nagrałem każdy głos osobno. Super. Potem odpaliłem i mówię, Urbany gra Chopina. Wszedłem w to, wiesz, wniknąłem, po prostu taki jestem. No lubię jak ten, no a to takie... Na szybko opracowanie, wiesz, oczywiście gram teraz fatalnie, ale wybaczcie mi. Gdzieś tam, może się na wiosnę umówimy, jak już będę ten, to na dżema się zapraszam do mnie do pracowni Muzeum Perfektu. Zapraszam serdecznie, gdzie udzielam lekcji i spotykam się z różnymi zespołami. Mogę tak zaśpiewać, że w spadku po perfekcie wyspa mi została. Jeszcze będziemy do tego wracać pewnie nie raz. O młodych też zresztą pogadamy, ale teraz jeszcze pokaż nam tę jedną gitarę, którą trzymasz na dżu. Ta gitarka to jest mój number one ostatnio. Jakby do ćwiczenia, do grania. Niezbyt ciężka, fajna, uniwersalna i dużo ma możliwości. No i na finał gitara dla odmiany Fender, ale tym razem już Jazz Bass. To jest też, widzę, że lata 70, 80. Tak, to jest 74. 74, czyli najstarszy. Najstarszy. Miałem 10 lat, jak ona powstawała. Miałem 10 lat. Widzisz. Słuchajcie, skąd masz tą gitarę? To jest basetla, moja królowa. Najbardziej
reprezentacyjny instrument w moim, że tak powiem, w mojej stajni, żeby porównać to do koni. Gitara, którą polecił mi, dał mi telefon do Kozakiewicz, Dario, do gościa w Gorzowie Wielkopolskim. Jechaliśmy przez całą noc z kumplem po tą gitarę. O 8 rano spotkaliśmy się z gościem po nieprzespanej nocy. Wiesz, i jak wziąłem ten instrument do ręki, uderzyłem pierwszy dźwięk, już wiedziałem, że to jest ten instrument. I zapytałem go, ile kosztuje? To było tak. How much is it? Po prostu masakra. No najfajniejszy instrument. Raz, że uwielbiam gry w jazz basowski, bo jest nie za gruby. Poza tym mam możliwości też takie, że można na nim wszystko wykręcić. On był już zmodyfikowany. No przełącznik właśnie, co to jest? Wstawiony taki przełącznik, wiesz, żeby jakby między pick-upami, no nie? Wiesz, masz, tu masz brzmienie do grania walkingów. Tutaj masz takie bardziej, powiedzmy, do kostki i, albo, no, w każdym razie takie już mniej basowe, ale bardziej szklankowate. Ale masz też do flażoletów, do tych wszystkich rzeczy, pick-up ten. A właśnie, a propos, jeszcze wracam do modyfikacji, do w ogóle do modyfikacji, bo zapomniałem powiedzieć, że tego fretlessa, jak i wszystkie inne gitary, ogarnia mi Piotr Witwicki, mój kochany przyjaciel, który na początku mojej drogi jako basista pożyczał mi nawet z Roxą, jak grałem to na jego basetli znanej Teleberger, która się nazywała, czyli takie skrzyżowanie Telecastera ze Steinbergerem, bo tutaj miała telecasterowy gryf, a body było, wiesz, jakby ze Steinbergera, nagrywałem na nim. W każdym razie pomagał mi i do tej pory jesteśmy przyjaciółmi i jakby ogarnia moje gitary, także polecam, najlepszy lutnik na świecie. Zresztą on stwierdził, mając do czynienia z wieloma gitarami, jak wiadomo, że te dwa basy, które ja mam, to są najlepsze basy w Układzie Warszawskim, więc bardzo, bardzo to miło z jego strony. To miło. Czyli nie sprzedasz jednak. Może kiedyś, ale żona by mnie zabiła. W wielu basach, prawie we wszystkich, zauważyłem, że masz kostki poprzyklejane. Jak tak. Często grasz kostką? Kostką gram na koncercie. Aha. Wiesz, jak trzeba zagrać ostinatowy bas. Do precyzyjnego grania i sprawdza się, bo jednak to jest inne brzmienie. Ono się bardziej przebija, jest takie, no, kostką rocka się gra, tak? Ale zwracasz uwagę na to, jaką kostką grasz, czy po prostu kostka to kostka? Nie. Mam swoje ulubione, te pomarańczowe, Dunlopa. I one mają taką właśnie grubość, jaka mi pasuje, że tym się charakteryzują, że nie są ani za cienkie, ani za grube. Nie ma być piórko, grubą, ale nie ma być też numerek od szatny. Grubszą kostkę. Inaczej brzmi, wiesz, inaczej jakby też pod palcem się zachowuje, prawda? Bardziej miękka kostka, można zagrać szybciej, bardziej tak piórkować można coś tam, no, jeżeli jest taka potrzeba oczywiście. Lubisz grać kostką? Czy wolisz grać? Znaczy to, że wolisz grać palcami, to ja gram, domyślam się. Ja gram wszystkimi technikami, ale na koncercie zwykle gram kostką, bo jednak to daje taką pewność tego dźwięku, wiesz, i tego, że ten dźwięk się faktycznie przebija. Palcami to nie zawsze, wiesz. Palcami czasami zbyt matowo brzmi, albo ja jak gram palcami, to gram takie delikatne rzeczy palcami, nie? A kostki używam do grania rockowego, krótko mówiąc, no, tak w skrócie. Pokazałeś nam cztery gitary, mówisz, że ta jest podstawowa twoja, tak? To jest... To jest moja królowa, twoja matka królowa. Narodów, tak. Znaczy, że na niej grasz najczęściej, czy to jest gitara, bez której nie wybierasz się na koncert, ale grasz na innych, natomiast ona jest z tobą zawsze? Właściwie tych trzech gitar używałem do tej pory, czyli precyzyjna tego jazz bassa i
fretlessa na koncertach z Perfektem. I każda do czego innego służyła. No, wiesz, tak szczerze mówiąc, dla basisty najlepiej jest, jak gra na jednym basie wszystko. Mhm. A szczególnie dla akustyka, bo zwykle od niego miałem sygnały takie, że wiesz, Urban, jak zmieniasz tę gitarę, to ja będę musiał chyba osobne kanały ci robić na każdy bas, bo jednak inaczej brzmi i wiesz. I to jest mordęga dla akustyka. Aha. Dlatego zwykle nawet kosztem, że tak powiem, znaczy jak wchodziliśmy na przykład na jakąś balladkę, gdzie na fretlessie grałem, to no, musiałem no, zmienić, ale tak starałem się jak najmniej zmieniać tą gitarę. Zresztą prawda jest taka, że też jest problem tego typu, że bierzesz nową gitarę mhm. na koncercie, to ona, zanim ona zacznie stroić, to już numer mija, no nie? Wiesz, taka jest prawda, tak. Wiesz. No. A tak jak grasz na jednej, to ona już jest rozgrzana i wtedy jesteś in tune i jeszcze w dodatku brzmienie ma ogarnięty akustyk, więc to jest o tyle łatwiej dla niego. No. Muszę Państwu powiedzieć, że miałem okazję na tej gitarze grać 15 lat temu, kiedy epizod się zdarzył w moim życiu, że gościnnie zagrałem z zespołem Perfekt, Nie płacz Ewka na jednej scenie. Jak to jest możliwe, ja cię wpuściłem na scenę? No widzisz, układy, no. Miałem układy. Nie, to żeś mi tam, pamiętam, że żeś jakąś porządną flaszkę mi musiał postawić. Kto wie, ale jak schodziłem ze sceny po zagraniu solówki do Nie płacz Ewka, zapytałem Piotrka i jak, na co Piotrek? Czyli coś nie było tak. Więc pomyślałem, że za tydzień po prostu zapytam ciebie, jak prawidłowo zagrać solo na basie do Nie płacz Ewka. Bądźcie z nami za tydzień. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Z nami dzisiaj Piotrek Urbanek. Rozmawiamy tym razem o tym, jak grać, jak ćwiczyć, żeby grać poprawnie. Piotrek, masz jakieś takie patenty, to może zbyt duże słowo, ale jak bierzesz bas do ręki, to od czego zaczynasz, żeby, jak wracasz z urlopu? To zależy, wiesz, zależy jaka jest sytuacja, bo jeżeli mam słyszalność basu i tak dalej, bo są dwie sytuacje. Mhm. Jak się rozgrzewam przed graniem i nagrywaniem, w ogóle ćwiczę, no to ćwiczę rzeczy melodyczne, no nie? Typu, że na przykład, nie wiem, no, takie ćwiczenie Pastorius fajne pokazał. Na zasadzie po prostu, żeby tutaj rozszerzyć, wiesz, te paluchy, nie? No nie, takie ćwiczenie, żeby nie grać, kurde, wiesz. Masakra, nie? Wiadomo, że wszyscy te gamy męczą. Generalnie, ale to wtedy w ten sposób. Ale na przykład są takie patenty, żeby rozgrzać w ogóle instrument przed koncertem. To spotykasz się z taką sytuacją osobiście, jak już musisz za chwilę wyjść na scenę, a instrument jest prosto z samochodu i zwykle tak jest, zimny i tak dalej, no to jedyna szansa, żeby rozgrzać ten instrument przede wszystkim, bo chodzi, już nawet nie chodzi o palce, tylko instrument, żeby chromatycznie po prostu rozgrzewam wtedy każdą strunę i tak dalej, i każdą strunę w ten sposób robię. Wtedy nie słyszę w ogóle tego basu, bo zwykle tam łupię wszystko i tak dalej. No to jest mechaniczne ćwiczenie po to, żeby rozgrzać palce i instrument. Powiedz mi tak a propos tego umiarkowanego grania. Co jest takiego fajnego w graniu nie za szybko? No co jest takiego fajnego? No, to wszystko zależy od człowieka, od charakteru, od jego... No wiesz, każdy jest inny, tak? Jeden jest cholerykiem, drugi flegmatykiem. Ja chyba jestem flegmatykiem, bo wolę grać wolne dźwięki i mówiłem już o tym, że czym starszy jestem, tym bardziej doceniam te długie, piękne dźwięki, tym bardziej, że jak masz fajny bas, no to już nie trzeba się tak śpieszyć i generalnie mi nigdy nie imponowało, wiesz, bo nie imponowało to, że ktoś wypierdziela na basie w ogóle bardzo szybko. Oczywiście tak, fajnie, posłuchasz tego dwa numery, ale no nie jesteś w stanie, wiesz, inne rzeczy są ważniejsze, bo może być ciekawa aranżacja, może być fajna harmonia właśnie, piękna melodia, to jest to, czego ja szukam w muzie. I słuchając każdego gatunku, niezależnie czy to jest jazz, czy folk, czy rock, czy funky, czy blues,
szukam w tym melodii. Stevie Ray Vaughan, wiesz, to, prawda. To był gość dla mnie, wiesz, to jest takie granie. To co zresztą powiedziałeś, co mówił Tadeusz, ale panie Odżałowany, że najważniejsze dźwięki są między dźwiękami. Tak, że najważniejsze są przerwy między dźwiękami. Co wyniosłeś z tej szkoły Tadeusza Nałęcy? A właśnie, bo to bardzo ciekawe jest, dlatego że ja bym to porównał tak, że skończyłem dwa fakultety. Pierwszy to był Human, to była Wydział Matematyki Precyzyjnej, że tak powiem, i szybkości grania bardzo w punkt i tak dalej. Mhm. A u Nalepy było po prostu lanie wody. Aha. I to było tak, że Tadeusz mówił: Urban, jedziesz solo, nie? I ja po prostu wychodziłem i grałem solówkę, wiesz. I to nie było, że tam, wiesz, to było wszystko właśnie opowiadanie, tak? To było na zasadzie, jak nagrywałem płytę flamenco i blues z Tadeuszem w studio, to wyglądało to tak, że najpierw spotkaliśmy się, oczywiście instrumenty gotowe, wszystko ten, siedzieliśmy, gadaliśmy, pół godziny, kawa, gadanie, i on mówi: dobra chłopaki, no to chodźmy, to zarejestrujmy, będziemy mieli to z głowy. Nie? I najpierw stwarzał piękną atmosferę i potem wchodziliśmy i graliśmy live to, co miało być, wiesz, nic tam nie było, żadnych poprawek, ani nic, to, co było po prostu w sercu, w duszy, to wchodziło na taśmę i to była jakby druga strona medalu, tak? Czyli nauczyłem się i tej precyzji tutaj z chłopakami z Humana, tutaj żeśmy, właśnie mówię, matematyka, a tutaj wydział, nie powiem, że no raczej humanistyczne rzeczy typu pisanie wypracowań, książek i tak dalej, takie rzeczy. Ale to znaczy, że jak mówił Tadeusz, słuchajcie, no to zagrajmy Kiedy byłem i teraz odbijał i... I se tak grałeś po prostu i w zależności od tego, co gitarzysta grał, co grał perkusista, to ta muzyka się budowała na czymś? Czy mieliście... No, były konkretne riffy do zagrania. To nie jest tak, że no tak, no, na basie to było stworzone. Generalnie Tadeusz kombinował tak, że bas gra to, co jest najważniejsze w numerze. Aha. A gitary dogrywają do niego. I teraz to zrozumiałem, jak on to fajnie sobie kombinował. Sekcja mu trzymała po prostu rytm i dawała podstawę harmoniczną. Fundament. Że tu jest fundament. Ja mam poczucie frazy i jakby tajmu i tak dalej. Ze szlagą super mi się grało. Właśnie ze szlagą grałem z Tadeuszem. On pięknie czuje bluesa i właśnie tak super robił przejścia z powietrzem, wiesz, nie śpieszył. Potrafił to po prostu wszystko poetycko, że tak powiem, poeta bębnów, można powiedzieć, szlaga. Super. No i robiliśmy mu podstawę, a on do tego grał, wiesz, na gitarce, tu kawałek funtu, tu kawałek zagrywki, wiesz. To żyło wszystko, to wszystko było fajnie pomyślane, dobrze zaaranżowane i żeśmy to grali. Nie chcę się chwalić ani wywyższać, ale wydaje mi się, że to było wtedy, jak Tadeusz miał 55 lat, na jego urodziny graliśmy koncert chyba w Remoncie albo gdzieś i rejestrowała to nawet telewizja, chyba Kanal Plus. I powiem szczerze, że potem mi powiedział młody Nalepa. Aha. Powiedział: Urban, ty jesteś basistą, z którym najlepiej mi się grało. Jeżeli on tak mówi, no to znaczy, że wiesz, jest coś na rzeczy. Ja tam się nie ścigałem. Po prostu grałem służebne rzeczy, ale jak trzeba było, to wychodziłem i grałem solo. No już wiesz, solo to, jak powiedział Darek Kozakiewicz, w solówce każdy kompromituje się na własne konto. I teraz, a propos właśnie solówek. Są takie utwory, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii muzyki popularnej. Do takich utworów należy bez wątpienia Nie płaczewka. Zagrałeś tą solówkę tryliard razy, ale jak się pomylisz w tej solówce, to po prostu jest masakra, nie? Bo tam są trzy dźwięki na krzyż, które chyba wcale nie tak prosto je zagrać, nie? Tak, tylko ja jeszcze, ja mógłbym stanąć jak smutny pan przy wzmacniaczu i zagrać to solo. Ale ja miałem takie ambicje, że jak mnie wypuszczają na solo, i zresztą Grzesiek mi tak mówił: idź tam, Urban, do przodu, do ludzi, tam z nimi śmiej się, uśmiechaj, bądź z nimi, nie? No i
podjąłem tą funkcję. No, i zawsze było to, jednak interakcja jest jakaś, ktoś coś do ciebie uśmiechnie się, coś, wiesz, tutaj niby grasz, ale nie patrzysz na ten, no i czasami jak pół tonu wyżej albo niżej, kurwa, no to jest masakra. I zdarzyło mi się parę razy po prostu piedralnąć i to równo, ale no wiesz, ważna jest energia, oko do publiczności, wiesz, sorry, wiesz, co innego jest ważne, no wiadomo, że to jest, wiesz, tak jak jest. No. Właśnie, pokaż mi, jak prawidłowo zagrać solo w Nie płaczewka. To ty zagraj, a ja ci powiem, co źle robisz. No to... Masz nie, dobra, będę się... Akompaniament? Będę się... On jest w E, nie? W E. Nie, to jest w A. E jest ostatnie. E jest ostatnie, no. Ale w A-durze. Dobra. A-dur, fis-mol i E-dur. No. To daj bębniarza i zagramy sobie całość. Ja się ściszę. Ty grasz akompaniament? Tak. 4. Perfekt nie istnieje, bo bym cię zaprosił na koncert, byśmy jebnęli, wiesz, prawie umiem. Unisonko. Prawie umiem. To była wielka przyjemność. Super, dzięki. A my widzimy się za tydzień. Z Piotrkiem pogadamy o tym, co jest pod nogą i co jest za Piotrkiem, bo tutaj też fajne rzeczy się dzieją. Zostańcie z nami. Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Z nami Piotrek Urbanek. Teraz porozmawiamy sobie o... Porozmawiamy sobie o efektach i o wzmacniaczu, którego używasz. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, powiedz mi, jak ty z efektami? Ty lubisz efekty, czy nie, nie do końca? Powiem szczerze, są efekty do basu zwykle zabierają dźwięk, mhm. Więc na koncertach mi się to nie sprawdza. Może nie miałem jeszcze wtedy tego akurat urządzenia M9, którego używam teraz. Takie delikatne, na przykład, nie wiem, tutaj mam takie coś, że taka kaczuszka, mhm. Nie? Ona jest automatyczna i ona daje takie fajne mlaśnięcie, prawda? To jest charakterystyczne, ale nie zabiera też brzmienia basu, w sensie próbowałem z przesterami, z różnymi innymi rzeczami. Generalnie na koncertach prawie nie używam. Jak siedzę u siebie w studiu i nagrywam jakieś rzeczy, no to oczywiście mam to wszystko podpięte i... Aha. Do ćwiczenia, do nagrywania już konkretnych partii używam w zależności tego, co potrzebuję w danym utworze. Korzystam właśnie teraz ostatnio z tego Line 6. Mam też dużo efektów analogowych, no ale tam z kolei to jest, wiesz, to jest tak, że po prostu przestawisz deskę, jedziesz gdzieś coś ten, przełożysz gałki i wszystko się zmienia, więc to jest edycja natychmiastowa, trzeba tam poprawiać i tak dalej. A tutaj jak już zapiszesz tą barwę, to już jest tak jak jest i to jest fajniejsze. Pogadajmy o tym, co ty tu masz, bo dzisiaj przyniosłeś taki niezbędnik twój? Tak, tak. To jest takie coś, na czym pracuję i z uczniami też. Staram się zawsze do basu mieć jednak odnośnik ten bębnowy i pokazać. Dopiero bas, jak ma od czego się odbić, to nabiera znaczenia. Jak grasz sam na basie, no to wszystko jest takie, no to tak jak każdy instrument, no nie? Dopiero w całości nabiera sensu. Używam looperów, czasami tam właśnie wgrywam sobie frazy do śpiewania, na przykład nagrywam bas do bębnów, potem dogrywam do tego gitarkę, wbijam sobie taki podkład podstawowy i do tego już można jakby ćwiczyć albo na przykład część materiału nagrywałem z looperami właśnie, aha. Żeby było łatwiej, no bo ten bębniarz przynajmniej, kurczę, za każdym razem gra to samo, wiesz. I równo gra. I równo gra. Także tak, używam sobie właśnie tego sprzętu.
do ćwiczenia i do nagrywania. Opowiedz o tym luperze, tym takim kolorowym, z oczkami, co to jest? Ten tu z lewej? Tak. To jest luper, w którym mam tam dużo patternów bębnowych, aczkolwiek wykorzystuję ją może w 10%. Urządzenie jest znakomite, ma bardzo dobre parametry, bo nagrywasz w wave'ach, nie w MP3-kach, tak jak na przykład na ten drugi to MP3-ki wgrywasz. W związku z tym no, brzmienie jest dużo gorsze, tak? Generalnie staram się po prostu na koncertach grać jak najbardziej czysty bas, jak najszerszym pasmem, tak jak mówiłem, nie za dużo dołu, nie za dużo góry, nie za dużo wszystkiego, tylko tak mniej więcej jak to brzmi, wyekwalizuje sobie to facet tam z przodu, który on jest od tego, że tam płacą. Tak, tak. No i przebija się ten bas wtedy, wiesz. O, może ktoś uważać, że mam cienkie brzmienie, ale ja wiem, o co chodzi, bo mi to wytłumaczył właśnie akustyk, że Urban, jak ty sobie ustawisz fajne twoje brzmienie z tyłu, ale jest przedołowane, no to ja potem już nie mogę z tym nic zrobić, no ja muszę kombinować i tak dalej. Więc... Wiesz, to ja pamiętam dawno temu, jak dorwałem chyba płytę instruktażową Petera Framptona, jak nagrywać instrumenty poszczególne w studio, żeby tak, a nie inaczej brzmiały. I był utwór zaprezentowany i potem poszczególnie rozbite instrumenty, jak zostały nagrane. To pamiętam, że miałem wrażenie, że basista w ogóle wtedy to było kupowanie nowych strun albo gotowane struny były, żeby te struny w studio brzmiały idealnie. A ja miałem wrażenie, że ten basista gra na starych strunach, bo to w ogóle nie było tej szklanki, nie było tego, do czego ja dążyłem jako basista. Okazało się, że to podstawowy błąd, bo nie myślałem o tym, jak ten bas będzie brzmiał w całości w miksie, tylko myślałem o swoim brzmieniu. Tak, tak. Najgorszy błąd młodego muzykanta w studio, myśleć o sobie, a nie o całości. I potem, jak się przeanalizowało poszczególne brzmienia każdego instrumentu, to się okazało, że to w miksie pięknie siedzi. No właśnie. Natomiast słuchałeś basu, słuchałeś samej gitary, już byś się dorwał do kolekcji. No bo na przykład w precyzyjnie, jak odkręcisz tą górkę na maksa, no to po prostu za bardzo to szeleści i strzela. Mhm. Wiesz, trzeba, precyzyjnie jest specyficzny dosyć. No, w jazzbasie, o ile wiesz, ja też nie daję góry na maksa, daję zawsze troszeczkę. Mimo, że mam teraz struny eliksiry założone, one w ogóle są bardziej matowe od początku, ale brzmią tak, jak je założyłem, tak brzmiały, no teraz tak samo brzmią. Już tutaj ta owijka się odkręca, ale dalej brzmią, wiesz, to jest w ogóle wymysł. A poza tym też plastyczne są bardziej, bo nie ma tego szeleszczenia, nie świszczą. Tak jak ci mówiłem, nie lubię tego. No i kręcę to w ten sposób, że widzisz, nie odkręcam tego wszystkiego na ten, tylko troszeczkę jednak matowie, żeby to było... Może ktoś mi zarzucić, że mam za mało góry w basie i tak dalej, ale ja wiem właśnie, że w miksie to bardzo dobrze się przebija. To jest ten, mówiliśmy o tym pierwszym lupie z oczkami. Ten drugi lup, co sugerujesz? Ten drugi lup to on jest taki do szybkich, wiesz, historii. Jak chcę coś wgrać, na przykład... fajnie jest, bo mam podłączenie i do mikrofonu, i line, i mogę wgrać utwór z próby, kawałek albo jakiegoś tam czegoś i na przykład zwolnić to, żeby w celach edukacyjnych, zresztą właśnie w celach edukacyjnych to rozwalałem w cudzysłowie oczywiście, robiliśmy utwór z moim 13-letnim uczniem, Teen Town, no i wiesz, oczywiście oryginał to jest w takim tempie, że po prostu klocki w zęby i Jezus Maryja, ale na spokojnie, wiesz, powolutku pokazałem mu każdą część, sprawdzanie, wiesz, jakby palcowania przede wszystkim, artykulacji i tak dalej, no do tego właśnie służą mi te urządzenia i bardzo dobrze się sprawdzają. Jak pracujesz z młodymi uczniami, to jaki jest jaki jest błąd w ćwiczeniu teraz młodych? Za szybko chcą grać? Za szybko chcą być znani?
mniej pokory mają? Jak to powiedzieć, odbierasz? Ja już nie jestem taki młody, także... No właśnie, ale jak patrzysz na nich, masz coś takiego, poczekaj, zwolnij, tak, ćwicz. No właśnie, właśnie o tym powiedziałem, że chłopak miał bardzo, wiesz, jakby dalekosiężny cel, znaczy bardzo, to tak jakby, dobra, zacznę się wspinać i od razu wchodzę na K2, nie? No tak. Wiesz, na tej zasadzie, mówię, dobra, kolego, poczekaj, bo jeszcze Bieszczady są, wiesz, i tak dalej, także spokojnie, powolutku, wejdźmy najpierw na te małe górki i zobaczmy, jak chodzimy, tak, i dopiero później, jak już masz technikę i tak dalej, jak wiesz, jak to zagrać, jak palcować to, bo czasami wystarczy po prostu, no wiesz, właśnie po to jest nauczyciel, bo możesz w necie sobie włączyć gościa i on ci pokaże i jeżeli jesteś na tyle bystry, żeby zrobić to dokładnie tak jak on, to jest okej, ale on sam próbował, wiesz, i no tak to było troszkę źle poukładane. Trzeba było korekty zrobić, wiesz. Tak samo jak opowiadałem ci o tym, że moja żona uczy ergonomii ruchu, bo ćwiczy dzieci w gimnastyce sportowej. No to właśnie o to chodzi, że na spokojnie trzeba wytłumaczyć każdy element i to później jakby w całość, że tak powiem, sklecić. No tak jak dobrze jakby opowiadałeś o tym salcie do przodu, że to... Tak, tak. Jak spróbujesz zrobić salto do przodu, to się wyłożysz od razu. To się zabijesz, możesz sobie zrobić krzywdę. No mnie żona nauczyła, jak miałem 33 lata, już taki niemłody byłem, ale zrobiłem to, ale na początku spokojnie chodziliśmy na legię, wiesz, powolutku mi tłumaczyła każdy fragment, każdy element, no nie? I to wszystko potem musiałem do kupy, za przeproszeniem, złożyć i faktycznie udało mi się. Najpierw do dołu z gąbkami się skakało i tak dalej, wiesz. To tak jak z ćwiczeniem instrumencie. No na sukces składa się 10% zdolności, 90% to jest ciężka systematyczna praca. Dokładnie. To mówił tak mój profesor. To jest, tak to jest. Czerwony mamy obcykany, a ten czarny, ten Line 6 M9, tu wspomniałeś to jest, o nim. To jest właśnie urządzenie, które ma dużo różnych możliwości. Stompbox, tak zwany, wszystkie te efekty, które są właśnie takie pojedyncze, są wrzucone do jednego wora i możesz grać praktycznie pogłosy, echo, kaczka automatyczna, wszystkie te phasery, flangery i tak dalej, przestery. Także oczywiście to jest przester cyfrowy, więc najfajniejsze brzmienie jest z lampy, no nie, ale nie wiem. Ja w ogóle powiem ci, że tak rzadko używam efektów, że nawet nie wiem, co gdzie mam. Ale chciałem ci pokazać kawałek takiego brzmienia. Fajnie to brzmi, nie? Wszystko jest ok. Długi, taki fajny dźwięk. Natomiast... To jest koda, nie? To jest zakończenie. A powiedz mi coś takiego jak kompresor, to ty używasz, czy bardziej panujesz wzmacniacz, nad... Mam wzmacniacz lampowy, więc on już z automatu ma taką lekką kompresję. A jeszcze gram przez... Robię tak, ponieważ mam stary wzmacniacz lampowy, full lampa, czyli SVT wzmacniacz i to jest... Typowo koncertowy, taki skurczybyk, że jak się podłączysz tam, wpierdolniesz tą E, to po prostu nie ma bata. Jest głośny i konkretny i ma piękne brzmienie, full pasmo, wiesz, i tak dalej. Przepraszam za te eufemizmy. Ale gram przez taki mniejszy wzmacniacz, bez przewód. Wpięta linia w ten wzmacniacz tranzystorowy i po tamtym wzmacniaczu dopiero wychodzę na ampega. I wtedy jest efekt fajny, bo mam kontrolę dźwięku
A wiesz, a sam ten Ampeg, no to on ma tylko jedną gałkę, bo to jest starego typu wzmacniacz, bez masteru, tylko ma, więc cokolwiek tam zrobić, ruszysz troszeczkę gałką, to jest różnica taka, że wiesz, ruszysz tam pół milimetra dosłownie, jest różnica tam kilkudziesięciu decybeli, więc wolę sterować to z tego tranzystorowego pieca. A dzisiaj przyniosłeś Nemesis do nas, co to jest? Nemesis to jest wzmacniacz, który kupiłem bardzo dawno temu i to jest mój taki do ćwiczenia, do kombinowania, do nagrywania. Właśnie w studiu sobie po cichutku, bo to nie jest nawet do akustycznego grania, to jest za cichy wzmacniacz, ale tak do pracy. Nie lubię strasznie głośnej muzyki. Mimo, że gram w rockowych składach, to jak ćwiczę sam, to gram cicho po prostu, bo lepiej słychać, no lepiej, wiesz, nie lubię tego epatowania hałasem. Jak przychodzi bębniarz, to wtedy włączam Ampega, no nie? Wiesz. Żeby grał ciszej. Nie, żeby grać lekko, a nie musieć naparzać w ten bas, żeby go było słychać. No, wtedy, a co w tym Nemesisie jest takiego, co cię przekonało do tego wzmacniacza? Nie wiem, kupiłem kiedyś od kolegi i tak po prostu ten wzmacniacz wszystko ma, co trzeba. Jest tak prosty, jak sznurek w kieszeni. Nic tam nie ma specjalnie, ale wszystko ma, co trzeba, czyli ma wejście na lub, wyjście na słuchawki, wyjście też po kanonie, no taki klasik, no nie? I to nie jest jakiś nie wiadomo co, on ma takie kontrolne brzmienie, ale mi pasuje i właściwie tak jak nagrywam, to naprawdę jak nagram na tym, czy nagram na Ampegu, to powiem ci, no po Ampegu jest lepiej jednak, bo to lampa, no nie? Ale ogólnie do pracy świetny wzmacniacz. No i właśnie. Ten wzmacniacz ma to, co najważniejsze, że można na nim usiąść. Nie? Właśnie, z Kasią Kowalską jak grałem, to ona zawsze siadała na mojej paczce. Piotrek Urbanek był dzisiaj z nami. Piotrek, bardzo dziękuję za to, że wpadłeś. Bardzo dziękuję. Wreszcie się udało. Super. Dzięki za zaproszenie i przepraszam, że tak długo to trwało, ale jak wiesz, miałem kontuzje i różne inne pierepałki po drodze, więc nie było się czym chwalić. Byłem w strasznym stanie psychicznym. Teraz jest no to teraz okay. Dobrze. Zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. I wam także. Dbajcie o siebie i do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego. Bye, bye.